Ziemia niejedno kryje. Na Starym Rynku, w pobliżu Odwachu, archeolodzy znaleźli pod nią pomieszczenie sprzed blisko 100 lat. Komorę transformatorową. To podziemna stacja transformatorowa, najprawdopodobniej podziemna stacja transformatorowa z roku 30-31. Ta kilkumetrowa komnata z żelbetu zasilała tramwaje w czasach, kiedy bimbą można było dojechać bezpośrednio na rynek. Jej odkrycie to część prac Muzeum Archeologicznego, które już w 2015 roku przeprowadziło tu badania rozpoznawcze. Bo znalezisk jest tutaj więcej. Szereg urządzeń, od tych najstarszych, takich bardzo prymitywnego, można by było ująć duktu wodnego, wyłożonego deskami, poprzez rury drążone, które już od późnego średniowiecza były tutaj wykorzystywane. Prace zajmują dużą część płyty Starego Rynku. Z tym mierzą się spacerowicze. Wśród nich są Mirosława i Maciej. A w ogóle no to tutaj to rozgrzebane. Straszne rozczarowanie, straszne. Ale wie pan, rozumiemy ideę, przemęczymy się do tego sierpnia przyszłego roku. Inna spacerowiczka, przewodniczka po Wrocławiu, w odkopywaniu przeszłości dostrzega szansę na przyszłość Poznania. Pamiętam, że Wrocław też był w takim stanie, więc trzymam kciuki, czy mi się podoba. Jestem zaskoczona po prostu skalą tych prac, które się wykonują. Liczę na to, że będą jakieś znaleziska archeologiczne, ja będę mogła przyjechać tutaj po raz drugi, zobaczyć coś ciekawego. Jak zapewniają miejscy urzędnicy, trwające prace nie blokują przejścia do żadnego z okolicznych budynków. Tymczasem prace od paru dni trwają też na placu Cyryla Ratajskiego, choć tu akurat nie z powodu archeologicznych odkryć. Realizowana inwestycja dotyczy przyłączenia odbiorcy oraz wymiany części rurociągu, który doprowadza ciepło do okolicznych mieszkańców. Z tego powodu fragment chodnika przy Urzędzie Skarbowym jest zamknięty, a jezdnia między innymi przy ulicy Libelta zwężona. Niektórzy muszą przez to chodzić naokoło. Jestem zdezorientowana od paru dni, bo trzeba dookoła chodzić i po prostu omijać to wszystko. Powoli już zmierzamy do końca. Choć jak przekazuje Olga Fasiecka z firmy Veolia, takie prace w tym czasie to najlepsze rozwiązanie. Tego rodzaju prace możemy wykonywać tylko w okresie właśnie wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym, kiedy sieć ciepłownicza chwilowo odpoczywa i dzięki temu możemy rozwijać naszą sieć i zapewnić bezpieczne dostawy ciepła, kiedy mieszkańcy tego potrzebują. Same niedogodności nie mają potrwać długo. Prace mają potrwać do końca przyszłego tygodnia. Jakub Szustakowski, Puls Dnia,